Cześć kochani, bardzo mi Was miło znowu widzieć na moim kanale. Niestety dzisiaj spotykamy się w odcinku, w którym będziemy wspominać niedawno zmarłego artystę. Wszyscy zastanawiali się, jak długo serial Świat według Kiepskich będzie funkcjonował na polskiej antenie telewizyjnej, ponieważ nie licząc tasiemców typu Klan i innych tego typu podobnych, Świat według Kiepskich jest jednym z najdłużej emitowanych polskich seriali, a dokładnie sitcomów. Długo już więc wieszczono mu koniec, nigdy on jednak nie nastąpił. Ale też myślę, że nikt nie przypuszczał, że koniec tego serialu nastąpi z powodu śmierci od twórców bardzo wielu znaczących w nim ról. W ekipie Świata według Kiepskich brakuje przecież już Bohdana Smolenia, pani Krystyny Feldman czy też Dariusza Gnatowskiego, który zmarł pod koniec zeszłego roku. Dołączył do nich również pan Ryszard Kotys, czyli serialowy Marian Paździoch. Największą popularność osiągnął właśnie za sprawą tej roli, tego serialu, co jest kolejnym dowodem, że na dużą karierę nigdy nie jest za późno, ale myślę, że dzisiaj wiele osób będzie zaskoczonych, jak bardzo często oglądaliście również pana Ryszarda na ekranie i nie zdajecie sobie sprawy z tego, ponieważ pan Ryszard ma na koncie naprawdę wiele ról, był aktorem, reżyserem, scenarzystą. A przez lata grał bardzo wiele ról drugoplanowych, z których jednak potrafił być świetnie zapamiętany. Wiadomość o jego śmierci dotarła do nas w czwartek rano. Miał 88 lat. Ciekawi, jak wyglądała jego kariera oraz życie? Serdecznie Was zapraszam. Ryszard Kotys, a właściwie Ryszard Kotas, urodził się 20 marca 1932 roku w Mniowie. W 1953 roku ukończył studia aktorskie na Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, a później debiutował na deskach Teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach. W trakcie swojego życia jednak współpracował z bardzo wieloma teatrami, na przykład z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, z Teatrem Polskim we Wrocławiu. W Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi zajmował się również reżyserem. Na dużym ekranie zadebiutował już rok po ukończeniu studiów i to nie u byle kogo, bo u Andrzeja Wajdy. Chodzi o film Pokolenie, który również dla samego Wajdy stanowi debiut reżyserski. Bo jak już Wam powiedziałam we wstępie, pana Ryszarda bardzo często nazywano mistrzem drugiego planu, dlatego że świetnie potrafił odgrywać małe role, tak by zapadły nam w pamięć i myślę, że dzisiejszym odcinkiem Wam to udowodnię, chociaż bardzo się zmienił przez lata, jeżeli chodzi o jego aparycje, w związku z czym myślę, że często nie zdawaliście sobie sprawy, że właśnie oglądacie tego, no, Mariana Paździocha. No, nie bójmy się tej roli tutaj nadużywać, bo jednak dla wielu osób to po prostu Marian Paździoch. Grałem wiele ról drugoplanowych, epizodów, ale byłem zauważalny. Ludzie mnie zapamiętywali, wspominał w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim. Mało kto na przykład dzisiaj pamięta, choć widziałam w komentarzach, że pamiętają, co po niektórzy, że pan Ryszard zagrał chociażby w trylogii Sami Swoi. I to w jednej z najbardziej zapamiętanych scen, bowiem grał sprzedawcę kota. Tak, dokładnie tego kota z miasta Łodzi, co to wszystko potrafi i na którym Wicia teoretycznie miał wracać do domu. I mimo, że rola nam tak utkwiła w głowie, to jednak pan Ryszard nie został wymieniony nawet w czołówce. To pokazuje, że oprócz tego, że scena sama w sobie była śmieszna, ale potrafił też podkreślić swoją obecność w filmie. Ale jeśli już jesteśmy przy dużych i znaczących tytułach, to było ich więcej. Pojawił się w 8 odcinku bliskiego sercom Polaków serialu wojennego Czterej pancerni i pies. Kotys zagrał także w wielu innych znanych pokoleniom widzów produkcjach. Takich jak na przykład Stawka większa niż życie, Wielki Szu, Wabank czy Rozmowy kontrolowane. Obracał się również w środowisku i to środowisko pięknie go pożegnało w ostatnich dniach, ale również wcześniej wspaniale go zapamiętywało i określało. Na blogu Liczne Rany Kłute na Facebooku opublikowano wspomnienia Marka Chłaski, który pisał o młodym aktorze w 1955 roku w felietonie dla Po prostu. Warto zwrócić uwagę na aktora, który w filmie Trzy starty gra jednego z trenujących chłopaków i którego przypadkowo nokautuje bohater, Słabeusz. Aktor ten nie jest chyba wymieniony w czołówce, nazywa się Ryszard Kotas. Grał już w Pokoleniu i zdaje się, że jest piekielnie zdolny. Ma on w każdym razie twarz, twarz przez wielkie T, co się zowie aktorską mocą, brutalną, męską. Dlatego chłopaka warto by napisać scenariusz, niech pokaże co potrafi. Mój Boże,
Gdyby było więcej takich twarzy jak ta, gdyby nareszcie mogły ubrać z powrotem swoje sukienki te wszystkie otyłe kobiety grające mężczyzn w polskich filmach, cóż pisać więcej? 3 starty, 3 wygrane. Wszystkiego dobrego na przyszłość. No nie wiem, czy dzisiaj, jeżeli chodzi o poprawność polityczną, ta wypowiedź by przeszła, ale z uwagi na to, jak bardzo podkreśla talent pana Ryszarda, myślę, że warto ją było tu przytoczyć. W latach 70. grał także w serialu Niedzielne Dzieci. Dobrze wspominam Niedzielne Dzieci Agnieszki Holland, gdzie zagrałem jedną z głównych ról, mówił aktor. Rysiek Kotys był moją maskotką filmową, wspomina z kolei Juliusz Machulski. Zagrał w 5 moich filmach, z 6 Seks Misji go wyciąłem. On i Henryk Bista byli moimi wojskowymi, którzy oglądają w telewizji transmisję z hibernacji Sztura i Łukaszewicza. Mówią, że całą kompanię można by tak zahibernować. Machulski zresztą poznał Kotysa wcześniej i można powiedzieć, że łączyła ich pewnego rodzaju przyjaźń. Poznali się dokładnie, gdy był asystentem Janusza Majewskiego przy lekcji martwego języka. Mieszkaliśmy w jednym pokoju hotelowym. Był kopalnią filmowych anegdot. Znał Zbyszka Cybulskiego. W moim telewizyjnym bezpośrednim połączeniu zagrał taksówkarza, choć nie miał prawa jazdy, ale nie musiał prowadzić, bo w scenach w taksówce używałem tylnej projekcji. Tylko w jednej scenie musiał zatrzymać taksówkę, która omal nie wpadła na furmankę. Wysiąść, złapać konia za uzdę i go razem z furmanką zawrócić, wspomina. Rysiek to zrobił, choć akurat tego dnia był odrobinę niedysponowany, bo Rysiek był zawodowcem. Przyjeżdżał, świetnie robił swoje, prawie bez dubli, no i wyjeżdżał. Właśnie, ale we wstępie powiedziałam wam też, że pan Ryszard Kotys tak naprawdę nazywał się Ryszard Kotas. Prawdopodobnie nazwisko zmienił na potrzeby występów scenicznych, by nie kojarzyło się z... no domyślcie się czym. A jeżeli chodzi o życie prywatne, to było dość spokojnie, choć trzeba przyznać, że pan Ryszard przeżył 2 duże miłości. Pierwszą jego żoną była Barbara Wojtkowska, z którą rozwiódł się po około 20 latach małżeństwa. Ma syna Piotra, który zresztą był powodem do dumy dla pana Ryszarda. Piotr dobiega 60 i spełnił swoje dziecięce marzenia o tym, by zostać marynarzem. Jest kapitanem żeglugi wielkiej, mówił z dumą. W latach 80. pan Ryszard ożenił się ponownie. Jego wybranką została o 26 lat młodsza Kamila Sammler. Ma z nią syna Eryka, który jest o ponad 30 lat młodszy od swojego starszego brata. Pan Ryszard natomiast tak wspominał spotkanie ze swoją żoną. Ujrzałem ją będąc w Opolu. Grała Rachele w Weselu. Ma wszystkie najlepsze cechy, jakie można spotkać u kobiety. Jest urodziwa, czuła i opiekuńcza, mówił. I mimo, że pan Ryszard bardzo strzegł swojego życia prywatnego i za dużo na jego temat nie mówił, to przyznał, że od swojej żony jest zdecydowanie uzależniony, ale nie z powodu miłości, choć też, natomiast głównie z powodów bardziej prozaicznych. Ja jestem od mojej żony po prostu uzależniony, bo tylko ona ma prawo jazdy, żartował w rozmowie z Rewią. I oczywiście od wielu lat był kojarzony głównie z rolą Mariana Paździocha w serialu Świat według Kiepskich. To tam całe pokolenia mogły go poznać. Te młodsze pokolenia myślę, że znają go tylko i wyłącznie z tej roli. I powiem wam, że kiedy ogłoszono casting do tego serialu, to pan Ryszard zgłosił się, ale na myśli miał wtedy główną rolę. Chciał zagrać Ferdynanda Kiepskiego. W tej roli oczywiście oglądamy Andrzeja Grabowskiego, ale przyznacie, że no nie wyobrażamy sobie go już teraz w innej roli w tym serialu niż właśnie Marian Paździoch, choć przyjaciele z planu przekonują, że w życiu prywatnym był zupełnym przeciwieństwem Mariana Paździocha, który przecież zawsze jest najmądrzejszy, jest przemądrzały, tak naprawdę lubi podkradać pomysły i szuka tylko okazji, aby zarobić. Jest właścicielem stoiska Majtek na jednym z bazarów, no i przyznacie, że jednym z najbardziej eleganckich mieszkańców kamienicy. Rysiek na planie tryskał energią, ale nie lubił zaprzątać sobą głowy innych. Był bardzo uczynny, zawsze służył radą. Nauczyłam się od niego bardzo wiele, zawdzięczam mu bardzo wiele. Jest mi przykro, jestem rozdarta, powiedziała w rozmowie z Onetem aktorka Renata Pałys, czyli serialowa Paździochowa.
Ale mimo, że mogliśmy przez tyle lat oglądać go w roli Mariana Paździocha, to oczywiście wcielał się również w inne role i na przykład w 2010 roku zachwycił rolą zarówno widzów, jak i krytyków w filmie Erratum. To dający do myślenia film będący debiutem reżyserskim Marka Lechkiego. Artysta odebrał za niego Złote Lwy podczas festiwalu w Gdyni. Zagrał również w filmie Bogowie, gdzie wcielił się w jednego z członków Komisji Etyki Lekarskiej. W tym stuleciu grywał również w serialach. Zagrał m.in. w Baobabie, czyli Zielonomi, O czym szumią kierpce, a także w warstwie dźwiękowej filmu animowanego Dziadek do orzechów. Za swój wkład w polską kinematografię został zresztą wielokrotnie odznaczany. W 1998 roku za osiągnięcia twórcze otrzymał Nagrodę Artystyczną Wojewody Łódzkiego, a rok później Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. I mówiąc kolokwialnie, bardzo długo i świetnie się trzymał. I zresztą nie ukrywał, że cieszy się ze swojej dobrej formy i jego stan zdrowia oraz ducha napawa go optymizmem. Będąc człowiekiem po 80, jestem w pełni sprawny fizycznie i umysłowo. Poza tym nigdy się nie skarżę. Również na tym polega moja męskość. Wewnętrznie czuję się młodym chłopcem. Bardzo nie lubię, gdy patrzę w lustro i widzę w nim starca. Wyznał w Twoim imperium. W 2018 roku niestety jednak to się zmieniło. Przeszedł bardzo zaawansowane zapalenie płuc, które sprawiło, że już nigdy nie powrócił do takiej sprawności fizycznej, do jakiej nas wszystkich przyzwyczaił. W związku z coraz gorszym stanem zdrowia musiał zrezygnować z aktywności zawodowej, jeżeli chodzi o film i teatr. Zostawił sobie właśnie serial Świat według kiepskich. I tutaj przy okazji pożegnania z teatrem przypomnę Wam jego najsłynniejsze role. Grał m.in. w Burzy, w Dożywociu, w Zemście, w Antygonie, w Trzech Siostrach, Emigrantach i Dziadach, a także w Tańcu Śmierci. Gdy nastały te gorsze czasy, jeżeli chodzi o jego samopoczucie, bardzo to przeżywał. Tak jak wcześniej bardzo cieszył się z dobrej formy, tak później bardzo przejmował się pogarszającym stanem zdrowia. Co więcej, nawet mówił, że właściwie nie godzi się z takim stanem rzeczy. W rozmowie z Rewią przyznał, że jest smutny i nie jest w stanie zaakceptować przemijania. Powiedział także, o czym było słychać w mediach przez jakiś czas, że ma narastające problemy z pamięcią i koncentracją. Gubię się dosłownie wszędzie. Na przykład wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc nie mogę trafić we właściwe drzwi, powiedział. Bardzo często gubię się też w obcym mieście. Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Wtedy jestem potwornie przerażony, dodał. O śmierci pana Ryszarda Kotysa informację podała Telewizja Polsat. Dziś w nocy po ciężkiej chorobie zmarł Ryszard Kotys, aktor filmowy i teatralny, reżyser i scenarzysta, miał 88 lat. Po odejściu pana Ryszarda również Andrzej Grabowski wypowiedział się na temat tego, jak trudno mu żegnać kolegę z planu. 2-3 miesiące temu usłyszeliśmy smutną wiadomość o Darku Gnatowskim. Dzisiaj smutną wiadomość o Ryśku Kotysie. Kiedyś usłyszeliśmy o babce, czyli o Krysi Feldman i tak będziemy słyszeć coraz częściej. Czarna seria, nie tylko dotycząca świata według kiepskich, dotycząca całego świata. Rysiek, człowiek legenda, aktor legenda, te 150 ról filmowych nie wzięło się znikąd. To, że grając postać złą, złośliwą, czyli owego paździocha, potrafił zaskarbić sobie uwielbienie publiczności, to świadczy o jego wielkości, o jego talencie, o jego wszechstronności. Żal, żal, żal. Jeszcze 3 lata temu nikt by nie powiedział, że Rysiek ma 85 lat. Rewelacyjnie wyglądał, rewelacyjnie się ruszał, z rewelacyjnym umysłem wszystko to, co cechuje zdrowego i w pełni sił mężczyznę i aktora. Ale pan Andrzej powiedział też bardzo ważną rzecz. Myślę, że pan Ryszard Kotys może odejść z tego świata spełniony. Z tego powodu, że ma na koncie ponad 150 ról filmowych, teatralnych, 40 w serialach. Jego kariera trwała ponad 60 lat. Myślę, że takiego wyniku może mu pozazdrościć nie jeden aktor. No cóż, po raz kolejny myślę, że w trochę średnich nastrojach się musimy pożegnać, ale pamiętajcie, że jeżeli ktoś odchodzi po długim, szczęśliwym życiu, a myślę, że pan Ryszard zdecydowanie tak może powiedzieć, spełniony zawodowo, osoba, która dożyła pięknego wieku 88 lat,
To oczywiście trudno nam jest zaakceptować taki stan rzeczy, ale powinniśmy jak najczęściej i jak najdłużej o tej osobie pamiętać i ją wspominać. I myślę, że my tutaj wszyscy możemy śmiało obiecać, że się nie poddamy i pamiętamy. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Pamiętajcie, że niezmiernie zapraszam Was również na platformy streamingowe do mojego podcastu Historie Gwiazd. No i oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że zawsze piszecie do mnie, kiedy coś ważnego się wydarzy i prosicie o odcinki o gwiazdach, które Was interesują. Zachęcam do tego również dziś. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się. Cześć!